Wykonaliśmy wszystkie techniki manipulacji. Teraz pytanie jest takie, której techniki manipulacji użyjemy kiedy? Ile razy? I kiedy będzie trzeba zmienić technikę manipulacji? Mamy bardzo konkretną strategię. Główna zasada. Starsi pacjenci. Pacjenci z osteoporozą. U tych pacjentów nie wykonujemy techniki z dźwignią. Więc jak pamiętacie, noga poza kozetką, leg over, czy technika Dallisona jest zakazana. Wykonajcie mniej, u takich pacjentów wykonujemy mniej manipulacji na sesję terapeutyczną, ale to jest subiektywna informacja. U tych pacjentów zalecane jest maksymalnie 4 manewry na sesję. U takiego standardowego pacjenta możemy śmiało wykonać 7-8 manewrów. U takich pacjentów będziemy też zwiększać tutaj odstęp pomiędzy sesjami. Normalnie pacjent może do Was wrócić na sesję terapeutyczną następnego dnia. Ale być może tamci właśnie starsi, czy z osteoporozą, poprosimy ich, żeby wrócili do nas za 2 dni. To także jest subiektywna informacja. Zależy od tego oczywiście, jak pacjenci reagują na manipulacje. To nie jest subiektywne, czyli użycie dźwigni. Dźwignia, użycie dźwigni, czyli właściwie brak jej użycia, to jest absolutna zasada. I konkretna, absolutna zasada to jest ta, jeśli pacjent ma ostre lumbago, pamiętacie, pacjent jest zablokowany w pozycji zgięcia, nie będziecie wykonywać manipulacji wyprostnych. Nie położycie go na brzuchu i nie wykonacie mu tej manipulacji wyprostnej. Chyba, że nie lubicie pacjenta. Jest to tortura dla niego. Samo leżenie przodem na brzuchu będzie problematyczne. Kolejna główna zasada jest taka, że kiedy decydujemy się wykonać manipulację, pamiętacie, wszystko jest w oparciu o wywiad i badanie, zawsze rozpoczynacie od manipulacji stretchu. Waszego pierwszego manewru. Zawsze. To jest wasz najważniejszy manewr. Wykonujecie go raz. I co robicie wówczas? Sprawdzacie. Sprawdzacie pozytywne testy. Jeśli test SLR był pozytywny, sprawdzacie test SLR. Jeśli test SLR był negatywny, prosimy pacjenta, żeby wstał, pokazał wyprost, zgięcia boczne, zgięcie. Sprawdzamy pacjenta. Jeśli wykonacie 6 manipulacji, 6 razy sprawdzamy pacjenta. Sprawdzacie testy, pomaga, co robicie wówczas. Wykonujecie dokładnie ten sam manewr. Nigdy nie zmieniamy drużyny, która wygrywa. Wykonajcie ten ruch bardziej intensywnie. Sprawdźcie ponownie. Stan pacjenta znów się poprawi. Wykonajcie znowu to samo. Nigdy nie wiemy z góry, ile razy wykonamy manipulację stretchu. W niektórych książkach jest napisane, że możecie wykonać maksymalnie 6 manipulacji stretchu i tak dalej. Ależ czemu? Jest to bzdura. Dopóki ta manipulacja pomaga, kontynuujemy.
Ale w pewnym momencie nie będziecie mieli dodatkowych korzyści z tej manipulacji. Co robicie wówczas? Wówczas wykonujecie inną technikę. Jaką technikę? Powiem wam to w poniedziałek. Jaka jest definicja, że jest pacjentowi lepiej? Wykonujecie test i pacjent odpowie, że ma mniejsze natężenie bólu. Albo powie, że odczuwa ból tak samo, ale ma większy zakres ruchu. Większy zakres ruchu, dokładnie. Czy zauważyliście zdjęcia z jego gabinetu, to co pokazywał na zdjęciu z gabinetu dwa dni temu? Tam było także duże lustro. Kiedy Steven bada pacjenta, stawia go przed lustrem. I wówczas on automatycznie widzi faktycznie, że jego ruch jest głębszy. Albo mniejsza ilość ruchów jest bolesnych. Wyobraźmy sobie, że test SLR był bolesny. Niektóre testy w pozycji stojącej były także bolesne. A co teraz znajdujemy? Test SLR jest negatywny, ale testy w pozycji stojącej w dalszym ciągu są pozytywne. To także świadczy, że pacjentowi jest lepiej. Oczywiście o centralizacji już wiecie. Wszystko, co powoduje centralizację, jest dobre. I kiedy pojawi się bolesny łuk. Wyobraźmy sobie, że test SLR był bolesny, ograniczony. A teraz mamy podczas testu SLR bolesny łuk. Wiecie, co to oznacza? Bolesny ograniczony. To zaburzenie świadczy o tym, że zaburzenie wewnętrzne jest większe. Natomiast obecność bolesnego łuku świadczy o tym, że zaburzenie wewnętrzne jest mniejsze. To jest nasza definicja, że pacjentowi jest lepiej. Czy zauważyliście, Steven nie używa w ogóle palców? Nie zbadaliśmy niczego palpacyjnie. Mamy trzy tutaj nasze drogi, trzy autostrady. To zdjęcie jest nostalgiczne. 21 years ago. To zdjęcie zostało zrobione 21 lat temu. Czyli to zdjęcie wprawia go w nostalgię, bo miał więcej włosów i mniej struktur, inert. Rozpoczynamy od streczu z bolesną stroną w górze. Wykonujemy go raz. Sprawdzamy. Stan pacjenta się poprawi. Jeszcze raz. Będzie znowu lepiej. Jeszcze raz. Nie jest lepiej już dodatkowo. Którą technikę wybierzemy wówczas? Jeśli ta technika rotacyjna dała nam sukces tutaj w leczeniu, wówczas kontynuujemy w tym samym kierunku. Wykonamy leg over. To jest bardziej intensywna wersja stretchu. Wykonacie leg over raz. I co widzicie wówczas? Że znowu jest lepiej. Więc wykonujemy to jeszcze raz. Znowu jest lepiej. Jeszcze raz to wykonujemy. I wiecie, że w przypadku tych małych zaburzeń wewnętrznych, pamiętamy o selekcjach wyboru pacjenta. Mały wzorzec stawowy, częściowy. Bolesny łuk podczas zgięcia bądź testu SLR. Kiedy testy stawowe nie prowokują bólu w kończynie dolnej,
that you do a few times this and a few times that and you may stop. He's okay. Steven wam gwarantuje, że wykonacie kilka manewrów stretchu i lekover i stan pacjenta wróci do normy. One treatment, he's okay. Po jednej terapii wszystko będzie dobrze. This is your best patient. To taki jest wasz najlepszy pacjent właśnie. Then of course you have to start with education. Wtedy oczywiście musimy pacjenta edukować. You have to start with your back instruction card. Musimy wdrażać mu tutaj instrukcję ochrony kręgosłupa. When you have a patient with a bigger internal derangement. Kiedy mamy pacjenta z większym zaburzeniem wewnętrznym, wyobraźmy sobie, że pacjent ma odchylenie boczne. Well, you're going to do some stretches. Wykonamy stretch. You're going to do some leg-over. Wykonamy leg-over. It's not extra better. Jeśli nie mamy dodatkowej korzyści z wykonywania tej techniki, and then you go to the Dallison. Przechodzimy wówczas do techniki Dallisona. And then perhaps you already did 7-8 maneuvers in total. I wówczas do tej pory w sesji terapeutycznej wykonaliście już 7-8 manewrów. He's better. Stan pacjenta się poprawi. Ale nie jest w 100% dobrze. Dużego zaburzenia wewnętrznego nie zredukujemy w jednej sesji terapeutycznej. Więc na chwilę obecną zatrzymamy się na tym manewrze. Wyobraźmy sobie, że pacjent wraca następnego dnia do nas. Czy kontynuujemy od Dallisona na następnego dnia? Nie. Codziennie mamy nowy dzień. Every day you retest. Codziennie badamy ponownie. Every day the situation can be different. Codziennie sytuacja może się różnić. And tomorrow you start there again. I na następnego dnia zaczynamy znów od stretchu. Everything clear until now? Czy wszystko jasne do tej pory? Oh yeah. Let's imagine tomorrow you start there. Wyobraźmy sobie, że następnego dnia zaczniemy od stretchu. You check. Sprawdzamy. Not better. A stan pacjenta się nie poprawi. We do it again. Wykonujemy go jeszcze raz. Not better. Stan pacjenta znów się nie poprawi. Are you going to do the leg over then? Czy wykonacie wówczas leg over? No. No nie. That's the same rotation direction. Ponieważ to jest ten sam kierunek rotacyjny. So what are you going to do then? Then you go to track number two. To zrobicie wówczas. Wówczas będziecie podążać drogą numer dwa. You go to the reverse stretch. Wykonacie stretch odwrotny. And what do you see in the majority of the cases? A co widzicie w większości przypadków? It's better. Że znowu jest lepiej. And you just stick with the reverse stretch. I trzymamy się stretchu odwrotnego. Yeah. Let's imagine. You do the stretch. Wyobraźmy sobie, że wykonaliśmy stretch. It's better. Stan pacjenta się poprawi. Do it again. Wykonujemy go ponownie. It's better. Znowu jest lepiej. Do it again. Wykonujemy go ponownie. No better. I już nie jest lepiej. Normally I would go to the leg over. Normalnie wykonalibyśmy leg over. But I don't. Ale tym razem tego nie zrobimy. Because he has osteoporosis. Ponieważ pacjent ma osteoporozę. Or he has a hip replacement. Albo jest po endoprotezie biodra. You can't do it. Nie możemy tego zrobić. Then you can also try. You can try this one. Wówczas także możemy wykorzystać ten manewr. And when would you try this one? A kiedy podążalibyśmy za tą ścieżką? There is one reason to manipulate an extension. Jest jedna przyczyna, dla której mielibyśmy wykonać manipulację wyprostną. You did stretch. Wykonaliście stretch. Better. Stan pacjenta się poprawiał sukcesywnie. Miejmy nadzieję. But you notice in his examination, ale zauważyliście w badaniu, this is the main problem, że zgięcie jest głównym problemem pacjenta, oh, that's good. A wyprost jest ok. If he can move good in extension, jeśli pacjent może prawidłowo wykonać wyprost, przeprost, can manipulate easy in extension. Wówczas łatwo możemy wykonać manipulację do wyprostu. Ile zaczekałbyś po endoprotezie, po operacji do wykonania manipulacji stretch? If patient has had a hip replacement, how long after hip replacement will you do such maneuver, a stretch maneuver? How?
Let's say that I'm certainly going to wait 6 months. Około pół roku. Na pewno. Jeśli pacjent miał wymianę stawu biodrowego 4 lata temu, nie ma problemu. Ale wyobraźmy sobie, że jest to świeża endoproteza. To poczekałby 6 miesięcy. Nie chcę po prostu podejmować ryzyka. W przypadku endoprotezy to będzie najbezpieczniejsza manipulacja. So if you have a patient after hip replacement, this is the safest manipulation, the stretch? Yes. Not only the safest manipulation, but also the only one. Nie tylko najbezpieczniejsza, ale także jedyna. Together with this one. Razem z streczem odwrotnym. Those are the only two which are in the safe category. To są te jedyne dwie manipulacje, które są w kategorii właśnie bezpiecznych. So if his extension is good, więc jeśli wyprost, przeprost pacjenta jest dobry, after the stretch you can continue with the central extension manipulation. Po streczu możemy wykonać manipulację, centralną manipulację wyprostu. Wyprost centralny. I ponownie sprawdzamy pacjenta. What do we see in reality? Co widzimy w rzeczywistości? The top three, główne trzy techniki stretch, leg over, reverse. To stretch, leg over i stretch odwrotny. Mostly I just need those three. Najczęściej potrzebujemy tylko tych trzech. And sometimes this one. Czasami Delisona. And sometimes this one. I czasami ucisk centralny. So let's say in 80% of the cases I have enough with those three. Ale w 80% przypadków mamy wystarczające efekty za pomocą tych trzech manipulacji. So it's really important that you manage those three very well. Więc faktycznie bardzo istotne jest, abyście perfekcyjnie nauczyli się tych trzech technik. But the question didn't come yet. Ale pytanie, które się jeszcze nie pojawiło, ale już to wyprzedzi. Painful side up. Bolesną stroną w górze. Painful side up. Bolesną stroną w górze. Painful side up. Tu też. What do you do with somebody who has bilateral pain? Ale co robimy z pacjentem, który ma obustronny ból? Which side do you pull up? Którą stronę położymy do góry? Well, check his examination. Sprawdzamy jego badanie. If his left straight leg raise, jeśli test SLR po lewej stronie is, let's say, more painful or more limited than the right one, jest powiedzmy bardziej bolesny, czy bardziej ograniczony niż test SLR po prawej stronie, I start with the left side up. Wówczas zaczynamy z lewą stroną w górze. You did McKenzie. Ale tutaj koleżanki są po McKenzie. And then at this moment you should ask yourself certain questions. I na ten moment powinnyście zadać sobie pytanie. Because there's a contrast. Ponieważ jest pewien kontrast pomiędzy Cyriaksem a McKenzie. What did I notice when I did myself the McKenzie program long time ago? Co Steven zauważył, kiedy sam uczestniczył w kursie McKenzie'ego spory czas temu? In many treatment techniques, w wielu technikach terapeutycznych, instead of opening the painful side, zamiast otwierania bolesnej strony, McKenzie was closing the painful side. McKenzie ją zamykał. And I said to myself, this is not logical. Steven stwierdził, że nie jest to za bardzo logiczne. It's easier to open. Łatwiej jest otworzyć bolesną stronę. But at the same time I said to myself, ale w tamtych czasach Steven powiedział do siebie, Steven, zamknij się. Look, listen and learn. Patrz, słuchaj i ucz się. They know what they are talking about. Oni wiedzą, o czym mówią. And then I started to experiment, because they are also successful. I potem starał się eksperymentować, ponieważ to także zamykanie także odnosi sukces. And I came to following conclusion. Zaczął Steven myśleć i doszedł do pewnego wniosku. There is no golden truth. Że nie ma złotej prawdy. Why are those manipulations successful? Dlaczego te manipulacje są tak dobre, pomagają pacjentowi? Why is McKenzie successful? Dlaczego McKenzie odnosi także sukcesy? Because you play with intradiscal pressures. Po prostu zmieniamy ciśnienie wewnątrzdyskowe. And some patients react better on opening like this. A niektórzy pacjenci reagują lepiej na otwarcie w ten sposób. And with such a rotational component. Z taką komponentą rotacyjną. Other ones play like this and that. Niektórzy lubią
takie otwarcie. Niektórzy takie. Just a question, which change of intradiscal pressure is best for this patient at this moment? Jest to pytanie po prostu, jaka zmiana ciśnienia wewnątrzdyskowego jest odpowiednia dla danego pacjenta w danej chwili. I know what I did then? Wiecie, co wtedy Steven zrobił? Stretch with the painful side up. Wykonał stretch z bolesną stroną, painful side up, w górze. Not better. Stan się nie poprawił. I do it again. Wykonał to jeszcze raz. Not better. Stan się nie poprawił. What do I do normally then? Więc co normalnie by zrobił? I would go to the reverse. Wykonałby stretch odwrotny. But I didn't do that. Ale tego nie zrobił. I did the stretch again. Wykonał stretch ponownie. With the painful side. Ale z bolesną stroną w dół. And you know what happened? I wiecie, co się stało? Better. Stan pacjenta się poprawił. Yes. And I just continued. Painful side down. I kontynuował wykonywanie technik z bolesną stroną w dole. Leg over, painful side down. Leg over z bolesną stroną w dole. So thanks to this first contrast I felt with McKenzie, dzięki temu kontrastowi, który poczuł dzięki McKenzie'emu, and to open. Dzięki temu, że otwarto mu trochę oczy, ta strategia stała się bardziej efektywna niż była wcześniej. Najpierw zaczynamy od bolesnej strony w górze, a kiedy nie macie dodatkowych rezultatów, wówczas wykonujemy to samo z bolesną stroną w dole i możecie uzyskać więcej rezultatów. To jest strategia. Any questions about that? Pytania do tego? And now your baseline. Manipulacja centralna jest zawsze połączona z tą, z tym uciskiem bocznym na rozdki poprzez. Aha. Will you do always this central manipulation and then the side, you know, on the side, on the transverse? When do you use the transverse? Używamy ucisk wyprostny przez wyrostki poprzeczne używamy wtedy, kiedy manipulacja wyprostna, centralna, nie daje już dodatkowych korzyści. Zawsze jest ta sama logika. Kiedy manewr nie pomaga na dany moment, zmieniasz go. Ten ucisk boczny jest po tej stronie, gdzie na przykład testosteron jest. This is, you know, this extension on one side is on the same side when you have SLR positive. A good question. Dobre pytanie, tak? We do it. There's no strict rule. Nie ma. We start at the pain-free side. Nie ma jakiejś reguły, ale zaczynamy od strony bezbolesnej. Bezbolesnej, pain-free. Nie jest to takie istotne, ale właśnie zaczynamy od tego. Widzisz znaki zapytania od ciebie w oczach. Przetrawiasz. He's starting to. To kiedy przechodzę na bolesną. So when are you going to do on the painful side this manipulation? Which manipulation? To ostatnio? When the other side doesn't give extra result or no result. Kiedy ta druga nie dała rezultatów dodatkowych. Whenever the maneuver doesn't change anything. Kiedy manewr, za każdym razem, kiedy manewr, który wykonujemy, nic już nam dodatkowo nie zmienia, wówczas wykonujemy następny. Kiedykolwiek, jeśli manewr pomaga, wykonujemy go tak długo, jak tylko pomaga. U niektórych pacjentów Steven wykorzystuje tylko manipulację stretchu. Przez 5-6 razy. I pacjent wraca do zdrowia. Potem być może wróci do nas za 2 dni. I znowu nie będzie lepiej. Musimy być szczerzy, nie będzie tak już 100% wyleczony w dalszym ciągu. Bo pierwszego dnia już wdrażamy edukację pacjenta. Zredukowanie czegoś jest przeważnie proste. I coś, co zazwyczaj jest dzieje się tak, że coś, co bardzo szybko jest redukowalne, niestety bardzo szybko także się wypukla ponownie. Dlatego wasza edukacja pacjenta, profilaktyka jest tak istotna. Okay. Perfect.
Jeden mały szczegół. This was this exceptional situation where a patient still has a deviation, but no more pain. To była wyjątkowa sytuacja, kiedy pacjent w dalszym ciągu ma odchylenie, dewiację, ale nie ma już bólu. Then you do the cocktail of anti-deviation techniques. Which you just did before the break. Wtedy wykonujemy mieszankę tych technik antydewiacyjnych, które wykonywaliście przed przerwą. So whenever you decide to manipulate, please follow that strategy. Więc kiedykolwiek zdecydujecie się na manipulację, podążajcie za tym schematem. Never start with this one or start with this one or start with this one. No. Nigdy nie zaczynajcie od pozostałych technik, tylko zawsze zaczynajcie od stretchu. And write everything down on your assessment form. I zapiszcie wszystko w waszym formularzu oceny. If I see a patient who came to me 25 years ago, jeśli Steven ma wizytę, przychodzi do niego pacjent, który był u niego 25 lat temu, I look at his file, sprawdza jego akta and agree that I did a stretch, i widział, że wykonał stretch. And then I did this, and then I did this, and this was the result. I know wykonał, how he reacted 25 years ago. Wiedział, jak pacjent reagował 25 lat temu, ponieważ wszystko ma w formularzu oceny. You must have a file of your patient. Musimy mieć akta. Okay. You already know that, but for the people who are going to view this film on YouTube. Wszyscy, już o tym wszyscy wiecie, ale dla osób, które będą nas oglądać na YouTubie. Ale nie każdy z was pobrał tą darmową książkę. Pobierzcie ją i zacznijcie ją czytać. Od jutra, od następnym tygodniu, Steven wyśle wam pytania przez maila. Pamiętacie, że możecie uzupełnić test online? Tylko dla swoich atrakcji, zabawy. Jeśli wejdziecie na główną stronę, you find the online test over there. Zobaczycie test online. W tym tutaj dziale. And many free downloads, you find it over there. I bardzo dużo rzeczy do ściągnięcia za darmo znajdziecie tutaj, w tym dziale. Takie pytanie nam przychodziło. Jeśli wykonamy jakiś manewr i stan pacjenta się pogorszy. There is a question. If you do maneuver and patient gets worse, what then? Good question. Dobre pytanie. You know what? This only happens when you didn't respect the indication. To się zdarza tylko wtedy, kiedy nie przestrzegacie wskazań. It sounds a bit strange. Brzmi to troszkę dziwnie. Because we made a mistake. Ponieważ, ale dzieje się tak tylko dlatego, że terapeuta popełnił błąd. Jeśli pacjent ma zaburzenie wewnętrzne, które pasuje we wskazania, o których mówiliśmy, wówczas albo po manipulacji nic się nie zmieni, albo będzie lepiej. Ale nie oczekujemy, że stan pacjenta się pogorszy. Brzmi to trochę dziwnie. Ale to jest właśnie tak istotne, żeby pacjentów dobierać odpowiednio. Wyobraźmy sobie, że problem pacjenta dotyczy stanu zapalnego i przegapimy to. Wówczas stan pacjenta się pogorszy. Jeśli stan pacjenta się pogorszy, nie wykonujemy manipulacji. Najczęściej właśnie w wykonaniu pacjenta masażu i mizianka. Pacjenci po 5 minutach zapomniają o tym, że ich stan się pogorszył, ale mówimy tu o odcinku lędźwiowym. W odcinku szyjnym zobaczycie także strategię terapeutyczną. Ale tam faktycznie jest ryzyko, że pogorszymy stan pacjenta i zobaczycie, co robimy wówczas. Na to mamy rozwiązanie. Wróćmy do odcinka lędźwiowego. Wiecie, którzy pacjenci także powiedzą, że ich stan się pogorszył? Pacjenci psychogenni. Ale musicie tego unikać. W jaki sposób tego unikniecie? Jeśli już przy napięciu wstępnym
Listen to the signals of the patient. Przy napięciu wstępnym musimy słuchać sygnałów od pacjenta. Jeśli pacjent mówi, że go to boli, nie manipulujemy. That's why I never have a patient where it's worse. Dlatego właśnie Steven nie miał pacjenta, któremu się pogorszył. Because I stop on time. Ponieważ zatrzymuje swoje działania na czas, słucha pacjenta. Pytam pacjenta, czy boli, gdzie? Can I try again? Czy pytamy, czy możemy spróbować ponownie. Próbujemy ponownie, znowu jest tak samo. Nie wykonujemy tego dalej. So the problem is no problem anymore. Więc problem nie będzie już problemem. Musicie się upewnić, że słuchacie sygnałów, jakie daje wam pacjent. A co wtedy z takim pacjentem robi? Wesele jego? Czy odsyła? Czy co z nim robi? What will you do with this kind of patient who gets worse? Nie, czy co? Czy nie? Psychogeny. With a psychogenic patient. What are you doing with this kind of patient? Psychogenic patients, they don't receive. The treatment is not mechanical. Jeśli chodzi o pacjentów psychogennych, oczywiście terapia nie jest mechaniczna. The treatment is mainly over there. Głównie tutaj się na psychoterapii trzeba skupić. Reassure them, musimy ich upewnić, explain them, tłumaczyć, take away the worries, odebrać im zmartwienia, ask a lot of questions, zadać wiele pytań. Which situations in their private life is problematic? Zadać pytanie, jaka sytuacja ich życia prywatnego jest problematyczna. How do you think we can solve that together? W jaki sposób możemy rozwiązać tę sytuację razem i tak dalej. I'm more a psychologist than a physio. Wówczas jesteśmy bardziej psychologami niż fizjoterapeutami u takich pacjentów. Combine it with tender loving care. I łączymy to z masażykami, tym, co pacjent lubi najbardziej. Pacjenci potrzebują tak rozluźnienia mięśni, wibracje. Ale jest to oczywiście podejście łączone. Steven nie myśli o manipulacji u takich osób. Ani o trakcji. Sometimes the clinical image is suitable on paper. Czasami obraz kliniczny pasuje nam wszystko na papierze. But the brain is not suitable. Ale mózg nam nie pasuje do końca. O tym nie zapomnijmy, tak? Any more questions? Jeszcze jakieś pytania? Okay. And then a final notice for you and for. Dla wszystkich, dla was i tych, którzy nas oglądają. Następny moduł jest za kilka tygodni w Bydgoszczy. Więc jeśli znacie macie kolegów, którzy chcieliby rozpocząć, zapraszamy. Dziękujemy za oglądanie nas. Wszystkiego dobrego. Jeśli ktokolwiek z was ma pytania, just mail me, okay? Wyślijcie maila.